film na temat, wiecie, na temat usuwania wszystkiego z kanału. I powiem wam tak, że... powiem wam tak, że... nie wiem co robić, bo mówiłem już, że daję sobie ostatnią szansę, no nie? I że jak teraz usunę wszystkie materiały, no to już odchodzę, no nie? Z YouTube. Ale nie wiem, czy wy tego chcecie, bo ja tego nie chcę. Wiem, słowo jest ważne. Jak dajesz słowo, no to musisz... jak to się mówi? Musisz... w sensie, jak się daje słowo, no to słowo musi się spełnić, coś takiego, co nie? Ja nie wiem, czy spróbować ostatni raz tak na 100%, ale z kontentem family friendly, z kontentem, gdzie wiecie, że nie będzie przekleństw, ale będzie budowanie bazy, będzie kontent podróżniczy, będą różne vlogi. Też właśnie myślałem nad vlogami, że chodzę sobie taki haul, jak się to mówi, haul, czy jakoś tak, w sensie, że idę do sklepu, gdzie są ubrania na wagę i sobie tam wam pokazuję, no ja może się kupi coś, bo może coś fajnego będzie i też na takim vlogu bym sobie tą rzecz, którą kupiłem, bym sobie przymierzył, no nie? No w sensie na przykład takie coś, albo, no nie wiem. Nie wiem, ostatnio, wiecie kochani, ostatnio miałem powiadomienia. Dużo powiadomień miałem gdzieś tam na fejsie i przeszedłem sobie na fejsa, no nie? I nagle wychodzę, no nie? Nie wiem, czy ja jestem zmęczony tym wszystkim jak na razie, czy... nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, po prostu dla mnie, wiecie, dla mnie to jest takie kurcze, ciężkie. Nie wiem, czemu tak się dzieje, że to wszystko robię, że robię materiały i po pewnym czasie, wiecie, szlak wszystko bierze, nie? Jestem zawiedziony sobą. Zawiedziony tym, jak wiecie, tym jak wy mnie subskrybujecie na kanale, dajecie mi suby, w ogóle każdego dnia przybywają subskrypcje, a ja takie coś dalej odwalam, no nie, że wszelkie materiały lecą do kosza i... obecnie to się z tym czuję masakrycznie. Siema Jagoda, siema. No mam prawo do tego, ale... ale wiecie o tym, że YouTube to całe moje życie, że robię w ogóle YouTube od 2013 roku i wiecie, że ja wiele tysięcy razy mówiłem, co nie, że kończę z YouTube, że już nie wrócę, no nie, a do dzisiaj jestem, no nie, do dzisiaj jestem YouTuberem, nieważne czy usunąłem filmy, czy nie, nieważne, że usunąłem, nieważne to, jak właśnie to wszystko się dzieje teraz, ale nie wiem. Inteligentne osoby, naprawdę inteligentne osoby mogą to zauważyć, że naprawdę, wiecie, że naprawdę kocham to, no nie, co robię, że kocham YouTube, no nie? Że to jest coś dla mnie wow. W sensie, no nie wiem, to jest życie moje, takie całe, myślę moje, całe takie moje życie. Słuchajcie kochani, w ogóle dzisiaj 19:20 widzimy się na YouTube.
kanał Alex, tam nie ma filmów, ale po live'ie, kochani, dodam, po live'ie dodam zdjęcie po prostu kanału i to możecie sobie znaleźć. W sumie albo, nie wiem, albo zrobię live'a i dodam link na ten, tutaj na stronie, no nie? Ja mam go ciągle. Lejwik będzie u mnie w pokoju, będziemy sobie gadać. O! Na YouTube, więc będziemy sobie gadać tam na różne tematy, no nie? A tak właśnie, zapuszczać zarost, czy się golić? Taki, wiecie, żarcik.